Włochy, błyskawiczne testy. Stało się tak pierwszy raz koronawirus we Włoszech? W ciągu ostatniej doby zmarły 564 osoby, prawie 19 tysięcy nowych zakażeń. 564 osoby zmarły ostatniej doby we Włoszech na COVID-19, potwierdzono 18887 nowych zakażeń koronawirusem w 163 tysiącach testów. To dane z niedzielnego biuletynu włoskiego Ministerstwa Zdrowia. Liczba zgonów od początku pandemii przekroczyła w kraju 60 tysięcy. Dzień wcześniej informowano o 662 zgonach i ponad 21 tysiącach zakażeń. Bilans zmarłych w wyniku zakażenia SARS-CoV-2 wynosi od początku epidemii we Włoszech 60 078. Dotychczas od lutego potwierdzono wirusa u ponad 1,7 miliona mieszkańców Italii, wyzdrowiało 913 tysięcy. Liczbę aktywnie zakażonych obecnie szacuje się na co najmniej 755 tysięcy. Liczba hospitalizowanych pacjentów spadła o ponad 230 do około 30 tysięcy. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 3454 najciężej chorych, o 63 mniej niż dzień wcześniej. W Lombardii przybyło 2400 zakażonych. Zmarło tam w ciągu jednego dnia 140 osób. Więcej błyskawicznych testów antygenowych w aptekach, niż w prywatnych laboratoriach wśród regionów, w których sytuacja epidemiologiczna poprawia się, jest stołeczne Lacjum, gdzie ostatniej doby zanotowano ponad 1600 nowych zakażeń, w tym 900 w Rzymie. Regionalne władze medyczne poinformowały, że w sobotę po raz pierwszy liczba błyskawicznych testów antygenowych na obecność koronawirusa wykonanych w aptekach przekroczyła liczbę tych przeprowadzonych w prywatnych laboratoriach medycznych. Stabilizuje się też sytuacja w Kampanii na południu, gdzie potwierdzono około 1,5 tysiąca przypadków infekcji, z których 1400 są bezobjawowe.